Patryk Surdyn, kapitalne rozpoczęcie gali KSW 66 dla Ciebie, ale chyba gdzieś z tyłu głowy była taka, wiesz, myśl, że no musisz tu wygrać po prostu po tych dwóch walkach, które wcześniej się nie zakończyły po Twojej myśli. Dokładnie, jestem naprawdę mega szczęśliwy, że ten pierwszy pojedynek dla organizacji KSW udało się wygrać. Był to taki ciężki moment i ciężki też taki moment próby mojej, żeby naprawdę wytrwać w tych dwóch przegranych i w tym, że w tym momencie nie układa mi się w karierze sportowej, jednak determinacja, ciężka praca i skupienie na tym celu, żeby wyjść naprawdę, prezentować wysokie umiejętności, które mam, jednak ta klatka KSW naprawdę nie umożliwia mi tego, gdzieś te emocje, duża organizacja gdzieś na pewno i przerwa od startów moja spowodowana tym, że nie mogłem w 100% opanować siebie, zaprezentować w 100% swoich umiejętności. Taki był plan na ten pojedynek, żeby w pełni wyjść, zdominować, skontrolować i zachować naprawdę wszelkie emocje. Udało się to zrobić naprawdę w 100%, walka zdominowana, więc jestem mega szczęśliwy z pierwszego zwycięstwa od organizacji KSW. Jak to mówi Michał Materla, no zbetonowałeś tutaj Dawida Martinika. Zastanawiałem się, czy przypuszczałeś, że na kartach punktowych to się tak może skończyć. Chyba jeden z sędziów 30-25, to jest dominacja absolutna. Kurczę, nie wiem, jakby skupiałem się tylko na 100%, na celu, na zadaniu. Nie sugerowałem się tym, że ta punktacja też tak ma wyglądać. Jednak z tej perspektywy na pewno gdzieś tego planu i tych założeń na ten pojedynek można było wnioskować, że taka punktacja będzie miała miejsce. Nie korciło Cię, żeby jeszcze podkręcić tempo i próbować kończyć przed czasem? Gdzieś z tyłu głowy miałem takie myśli, żeby trochę jeszcze się zerwać, może troszkę rozluźnić, trochę pójść dalej. Ta końcówka, staram się gdzieś Dawida rozciągnąć, jednak staram się nie stracić tej pozycji i w 100% ciągle miałem myśli mojego trenera Damiana Zaczykowskiego, żeby wyjść, kontrolować, skupić się na tym, nie robić zbędnych, niepotrzebnych ruchów, nie dawać miejsca i starałem się zrealizować te założenia. Na pewno w kolejnych pojedynkach na pewno będę się jeszcze bardziej otwierał i prezentował jeszcze lepsze umiejętności, jakie mam i wachlarz wszelkich technik, które posiadam. Rozwinę trochę to pytanie Filipa. Były takie momenty, gdzieś twoja ręka lądowała na szyi. Mam wrażenie, że kusił jakiś tam trójkąt, a Damian Zorczykowski mówił: Patryk, spokojnie, nie śpieszymy się. Chyba te słowa gdzieś docierały do Ciebie, bo momentalnie, wiesz, jak Damian Zorczykowski jakby trzymał joystick w ręku. To prawda, dużo rozmów, dużo naszej takiej wspólnej pracy i na pewno rozmowy, to się przełożyło, to, że razem spędzamy mnóstwo czasu na sali, razem sobie pomagamy z chłopakami z klubu Fight Club Łomża, który Damian Zorczykowski jest na czele i na pewno nasza praca, którą wkładamy codziennie na macie w dniu dzisiejszym zaprocentowała i jestem bardzo szczęśliwy i dziękuję całemu klubowi Fight Club Łomża, wszystkim chłopakom, którzy pomagają razem za pieprzami i mocno się rozwijamy. Na pewno ten rok zaczęliśmy naszymi takimi dwoma zwycięstwami klubowymi, moim w granicy KSW, jeden takim amatorską walką, więc ten pojedynek, te pojedynki fajnie nam się ułożyły. W zanadrzu mamy jeszcze kilka fajnych pojedynków naszych zawodników, więc ten rok będzie nasz. Więcej gal, więcej możliwości, to kiedy kolejna walka, bo chyba zbyt mocno porozbijany nie jesteś. Nie jestem, chcę chwilę odpocząć, nacieszyć się z bliskimi tym zwycięstwem. Naprawdę to był taki trudny okres, mówię, gdzie gdzieś w głowie kurczę wiele różnych myśli, jednak ta dyscyplinowanie i wiara w to, że naprawdę ciężka praca popłaca i ta jakby to przynosi ten sukces, tylko trzeba być cierpliwym i naprawdę to jest prawdziwe. Jestem mega szczęśliwy, że wytrwałem w tym wszystkim i to też bardzo mocno mnie umocniło. Wygrałem 5 walk, ale przegrałem 2 i te dwie walki przegrane naprawdę wiele mnie nauczyły i w karierze takiej prywatnej i zawodowej i na pewno jeszcze umocniło to mnie jako człowieka i na pewno jeszcze będę jeszcze lepszym zawodnikiem. Jest jakiś rywal, z którym byś się chciał teraz mierzyć? Wiesz co, nie wybiegam w przyszłość, naprawdę chcę się cieszyć tym zwycięstwem. Razem tutaj z Arturem i z moim trenerem i z organizacją będziemy rozmawiać. Chciałbym tu bardzo Arturowi podziękować i organizacji, że dostałem tę szansę i że byłem w stanie zaprezentować swoje umiejętności i nie zawiodłem, więc na pewno jeszcze przede mną naprawdę dużo fajnych pojedynków. Ja tak mówię, chcę się teraz cieszyć tym zwycięstwem. Jeszcze rozwinąłbym tamto pytanie. No, kusiło Cię chyba, żeby skończyć tę walkę przed czasem, ale byłeś nastawiony na pełen dystans na początku? Tak, gdzieś naprawdę gdzieś tam mówię, a kurczę, mówię tej szyi poszukamy, gdzieś tam może udało mu się chyba raz wykluczyć
wykluczyć rękę, później Dawid się osunął, chciałem ją rozciągnąć, trochę pouderzać łokciami, tylko czułem, jak jeszcze raz drugi łokieć uderzać, to czułem, że Dawid troszkę zaczyna się wydostawać i że to pozycję zaczynam tracić, więc staram się znowu skontrolować nadgarstki, znowu dosunąć biodra i kontrolować ten pojedynek, takie mówię, takie było założenie i do końca dociągnęliśmy tę walkę. Wydaje mi się, że w duszy wojownika jest coś takiego jak rewanż, taka żądza rewanżu. Ja nie mówię, że teraz, ale czy w swojej karierze chciałbyś wyrównać te rachunki gdzieś, mówię, za jakiś czas, jak się odbudujesz, jak wrócisz na tę wymarzoną ścieżkę zwycięstw? Na pewno chcę jeszcze sobie tam, kurczę, jedno, dwie waleczki stoczyć, jak mówię, tutaj Damian Stasiak już poszedł kategorię wyżej, więc nie będzie takiej szansy, ale z Jakubem, ja po walce mu powiedziałem, że do zobaczenia w przyszłości, więc ja nie powiedziałem ostatniego słowa, na pewno, mówię, te walki troszkę może za bardzo ambitnie, za bardzo to, potrzebuję jeszcze może obyć się jedno, dwie walki, pokazać, zbudować swoją wartość w organizacji KSW i wracać do walki o najwyższe trofea w organizacji. Dziękujemy i gratulacje. Gratulacje. Chciałbym jeszcze raz tu podziękować moim sponsorom, wszystkim ludziom, którzy bardzo mocno mi kibicują. Chciałbym ten pojedynek zadedykować wszystkim bliskim, którzy z cierpliwością oglądali wszystkie walki moje w KSW i czekali z wielką niecierpliwością na moje pierwsze zwycięstwo. Dziękuję wszystkim wiernym fanom, dziękuję moim sponsorom w firmie Drew Betros Intermeble, państwu Smugarzewskim za wielkie wsparcie, za całą karierę, Piotrowi i Arturowi z Centrum Rehabilitacyjnego Medicor, Gutmut CBD, wszystkim sponsorom, którzy bardzo mocno mi pomagają, wszystkim bliskim, komu dziękuję, bardzo duże emocje. Dziękuję jeszcze raz bardzo. Dzięki.